Witam wszystkich serdecznie, mówi do was kapelusznik. Ponieważ jesteśmy w klimacie Halloween oraz wszystkich zmarłych, warto zrobić film tematyczny w tych klimatach. Dlatego powstaje ten oto film poświęcony postaci Brooka. Spodziewajcie się innych filmów tego typu. A więc zostaw subskrypcję, jeśli podoba ci się to co robię, oraz łapkę w górę, wszystkie potrzebne linki w opisie, a zatem zaczynamy. Przybliżmy sobie na początku charakter oraz osobowość Brooka i co za tym stoi. Z pozoru wydaje się bardzo wesołą, ekscentryczną i często żartującą postacią, która sypie swoimi schooljoke'ami. Wydaje się również bardzo dżentelmeński, choć bywa zboczony. Ale kryje w sobie straszne cierpienie oraz bardzo tragiczny backstory, jednak do tego przejdziemy później. Bywają sytuacje, gdzie należy on do tej bardziej strachliwej części załogi. Jednakże kiedy trzeba, to potrafi on stanąć na wysokości powierzchni mu zadania, zachowuje on pełną powagę, a także koncentrację. Oczywiście jak wskazuje tytuł filmu, jest on muzykiem i kocha muzykę, a najbardziej znane wszystkim fanom One Piece Binku Sunosake nuci cały czas. Nie trzeba także szerzej komentować jego charakterystycznego śmiechu, johohohoho. Natomiast musimy sobie szerzej powiedzieć o jego marzeniu. Jeszcze około 50 lat temu Brook i jego ówczesna załoga poznali młodego wieloryba, z którym się zaprzyjaźnili. Pływając na Grand Line, zostawili go pod opieką Krokusa, ale dlaczego go zostawili u niego? Albo uznali, że Grand Line to zbyt niebezpieczne miejsce dla takiego słodkiego stworzonka. Więc ze łzami w oczach go pożegnali i wypłynęli w dalszy rejs. Z powodu różnych nieprzyjemnych zdarzeń piraci Rumba stracili najpierw swojego kapitana i połowę załogi, a następnie ostatnie resztki załogi po pojedynku z innymi piratami grali muzykę z uśmiechem na ustach, umierając po kolei od trucizny i nagrywając wszystko na nagrywającego diala kupionego wcześniej od kupca. A to wszystko w celu dostarczenia go później Labunowi przez Brooka, bo jak wszyscy wiemy, zjadł on owoc Yomi Yomi no Mi, który pozwalał mu wrócić do żywych. Było to symboliczne pożegnanie załogi skierowane właśnie do Labuna. A no właśnie, skoro mowa o powrocie do życia, zanim Brook powrócił do życia, to cały rok szukał swojego ciała, więc z tego powodu został szkieletorem. I uwaga, następne 50 lat żył na statku pełnym trupów jego byłych przyjaciół. Czuł i pewnie nadal głęboko w sobie czuje ogromny żal, smutek oraz cierpienie. To jest niewiarygodne, że zamiast popaść w głęboką depresję, został tak wesołą postacią. Osobiście myślę, że to jest efekt wyparcia, sztuczna, a zarazem prawdziwa maska, jaką na siebie założył, żeby nie czuć wewnętrznego bólu. Komedion przysłonił całą swoją samotność. Bardzo tragiczna postać. Jednak wyobraźcie sobie, przez prawie 45 lat, a nie 50, bo w międzyczasie stracił dodatkowo swój cień, ale do rzeczy. Wyobraźcie sobie, przez taki szmat czasu nie spotkać nikogo i codziennie się budzi na statku, gdzie zginęli twoi przyjaciele. To, że on nie zwariował, to istny cud. Ja nie potrafię sobie wyobrazić skali samotności, jaką musiał ukrywać. Generalnie jest on idealnym przykładem, jak wcześniej wspomniałem, bardzo sympatycznej oraz wesołej postaci, ale gdzieś tam w środku czai się ogromny żal i pustka. Dobrze, że Luffy nadał mu jakąkolwiek nadzieję na przyszłość, bo wątpię, żeby dryfując tyle lat na morzach, zaplanować cokolwiek i spodziewać się jakiegoś ratunku czy lepszego jutra. No to czas na jego umiejętności. Jak wiemy, jest żyjącym szkieletem, dzięki temu potrafi bardzo szybko się przemieszczać, a dzięki temu, iż jest tylko kośćmi, może nawet biegać po morzu. Bardzo przydatna umiejętność, gdy część załogi jest władającymi. Jak już wcześniej wspomniałem, jest użytkownikiem owocu Yomi Yomi no Mi, dzięki któremu się zreinkarnował z powrotem do świata żywych. Nie powiem też tak bym chciał. Po powrocie do życia zyskał wiele cennych umiejętności, jak chociażby kontrola innych dusz za pomocą muzyki, czy samemu przebranie formy ducha, która świetnie się nadaje na przeszpiegi w bazie wroga. Brook przy pomocy muzyki, jak wcześniej też mówiłem, również walczy. Jego owoc jest świetną kontrą na homiesy Big Mom, bo jest w stanie je kontrolować. Warto tutaj przypomnieć sobie stworzonego przez niego Soul Kinga podczas arku Whole Cake Island. Brook prawdopodobnie potrafi też namierzać inne duchy. Jego owoc też świetnie współgra z kościanym ciałem. Po pierwsze, dzięki temu możliwe, że jest nieśmiertelny, bo nie potrzebuje jedzenia ani picia do przeżycia i nie ma też organów, które są uległe
uległe na obrażenia czy choroby, a po drugie odcięcie głowy nie oznacza śmierci czy zranienia postaci. Jego dusza poskłada ciała z powrotem, jak to miało miejsce podczas walki z Zeo na wyspie ryboludzi. A po trzecie zmiany temperatur czy inne tego typu rzeczy są mu niegroźne. Pomimo tego, że na Punk Hazard nosił kurtkę, to jak sam stwierdził, nie jest mu zimno. No i jak chyba wszyscy wiedzą, jest on drugim szermierzem w załodze słomianego kapelusza. Posługuje się on w walce lodowym mieczem, dzięki czemu posiada śmiertelnie groźne cięcia dzięki swojej szybkości oraz lodowate techniki. Nie wiadomo do końca, na jakiej zasadzie działa jego lodowy miecz, ale prawdopodobnie on również współgra z mocą jego owocu. To jest już spekulacja, ale jestem ciekaw przebudzenia owocu Brooka. Podejrzewam, że skoro Big Mom może wyciągać duszę z ludzkich żyć, to w takim razie nasz ukochany muzyk mógłby wzywać dusze z zaświatów, żeby walczyły na jego polecenie, co by mu dało możliwość wezwania całej armii lub stworzenie olbrzymiego duchowego potwora, albo wszystkie wezwane dusze by połączyły się z Soul Kingiem i stworzyłyby coś na wzór Susanoo z Naruto z różnymi umiejętnościami ofensywnymi, jak na przykład duchowy miecz, wysysający życie czy tam inne tego typu rzeczy. Jak wiemy, a może nie wiemy, często Brookowi zarzucało się bezużyteczność po dołączeniu do ekipy słomianych kapeluszy. Przez długi czas po prostu nie miał kiedy się wykazać. Odbył od śmieszkowania w załodze i nie był nie wiadomo jak silny, to też Oda do walk go zbytnio nie dawał. Jednak czas na zmiany przyszedł podczas arku Whole Cake Island. Istny MVP arku z Big Mom. Od zdobycia kopii poneglyfów po ciężką walkę ze starą torbą, czy też po rozbicie zdjęcia matki Carmel podczas uroczystej herbatki. Dodajmy do tego infiltrację zamku z Pedro, czy ochronę statku z Sunny przed załogą Big Mamy. Od początku do końca arku znajdziemy momenty, gdzie to właśnie kościany szermierz błyszczał. Zarzucanie mu bezużyteczności po tym arku jest już całkowicie bezpodstawne. Zwłaszcza, że Navano świetnie się spisywał jako szpieg udający ducha. Może to niewielkie osiągnięcie, ale jednak ninja od Orochiego się go mocno wystraszyli. Podczas wojny na Onigashimie jeszcze nic poza ochroną Robin, na razie spektakularnego nie zrobił, ale czekajmy, do końca całego arku jeszcze trochę. Z pewnością można powiedzieć o Brooku jako pewnym punkcie załogi, który raczej nie zawodzi. Poza tym spełnia on bardzo ważną rolę na samym statku. Co to za piracka załoga, która nie śpiewa pirackich pieśni podczas podróży? Brook jest ważnym muzykiem dla Luffy'ego i reszty, który musi im coś przynucać, gdy wieje nudą, albo zarzuci żartem, żeby pocieszyć lub rozweselić innych. Czemu zawsze ludzie patrzą na postacie w taki sposób? Że one muszą robić coś akurat bardzo wyczynowego i wtedy dopiero są ogłaszane za przydatne. A o tych prostych, przyjemnych rzeczach się zapomina. Na przykład o Nami po tym skipie mówi się, iż często robi za lalkę, która świeci biustem, ale ona nadal jest nawigatorem załogi i bez niej by już dawno się zgubili na wodach i nic by z tego nie było. Dlatego uważam, że Brook mimo wszystko tego, co wydarzyło się na Whole Cake Island, nie musiał niczego udowadniać, a i tak był na pewien swój sposób przydatny. Nieokrzesany muzyk z bardzo tragiczną przeszłością, który dla wielu musiał się wykazać, żeby go polubili. Niezwykle ciekawa i intrygująca postać, zasługująca na wiele uwagi. Nadal jestem ciekaw, czy pokazał już wszystko, na co go stać, czy Oda nadal trzyma jakieś sekrety w tajemnicy. Także piszcie w komentarzach swoje opinie o Brooku, ja byłem kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli podoba Ci się ten film, oraz łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.